Hej, hej! Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Max i witam wszystkich na moim kanale. Słuchajcie, spotykamy się dzisiaj, bo to, co zobaczyłem na internecie, rozwaliło mi system całkowicie. I to mówię, słuchajcie, całkiem poważnie. Przeglądam sobie dzisiaj internet, patrzę na nowości growe, które się pojawią jeszcze w tym roku. No i oczywiście w roku przyszłym, a więc 2018. I niby nic wielkiego nie ma, niby żadnych jakichś tam wielkich niespodzianek. A tu nagle patrzę, słuchajcie, symulator łodzi podwodnej. Myślę sobie, że to pewnie ten cały Kursk o studia naszego polskiego UUB, tak? Czy UUB? Nie wiem, zwał jak zwał. Każdy wie, słuchajcie, o co chodzi. Który miał się pojawić jeszcze w tym roku, a którego data nie jest, słuchajcie, jeszcze ogłoszona, a szkoda, bo gra zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie. No ale myślę sobie, wejdę, zobaczę, może jakiś nowy gameplay, a tu ku mojemu, słuchajcie, zdumieniu ukazuje się gra U-Boat warszawskiego studia Deepwater, o którym, jeżeli chodzi o te studio, nie mam żadnych, słuchajcie, informacji. Sam gameplay gry spowodował, że totalnie, słuchajcie, za nie mówiłem. Wspomnienia wróciły z dawnych lat, kilkaset spędzonych, słuchajcie, godzin, setki zatopionych okrętów, setki wyjaranych papierosów i wypitych piw podczas zabawy w gry z serii Silent Hunter. Najlepszy symulator łodzi podwodnej i chyba jedyny, który pozwalał nam na to, by choć przez chwilę poczuć się jak, słuchajcie, wilk morski. Ale zanim pokażę wam gameplay kolejnego Silent Huntera, to wróćmy się na chwilę wstecz. Historia gry Silent Hunter, słuchajcie, zaczyna się w roku 1996, to właśnie wtedy gra zadebiutowała na rynku naszych blaszaków, pracując jeszcze wtedy pod system operacyjny DOS. Nie wiem, czy pamiętacie. Słuchajcie, gra została wyprodukowana przez Aeon Electronic Entertainment. W pierwszej części, słuchajcie, pływaliśmy okrętami podwodnymi należącymi do amerykańskiej marynarki wojennej. Patrolowaliśmy oczywiście Pacyfik, obszar obejmował wyspy Salomona aż do Morza Japońskiego. Gra zdobyła szerokie grono odbiorców dzięki autentyczności historycznej. Dobrze mówię. Dostaliśmy do wyboru, słuchajcie, amerykańskie okręty podwodne, które zostały wiernie odtworzone. To samo się tyczy statków i okrętów marynarki Cesarstwa Japonii, których było ponad 40. Autentyczne filmy z czasów II wojny światowej, które pozwalały, słuchajcie, graczowi bardziej się wczuć w świat gry, a to wszystko przełożyło się na sukces gry i produkcji kolejnej części. W 2001 roku została wydana druga część gry Silent Hunter 2, II wojna światowa U-Boat. Tym razem producentem gry była firma Ultimation. Słuchajcie, mój angielski jeszcze nie jest dokładnie dobry, choć cały czas się uczę. ale tutaj jeżeli chodzi o nazwę tej firmy, nie za bardzo jestem pewny, jak to się, słuchajcie, wymawia, a więc umówmy się, firma Ultimation, która wydała również bardzo dobrą grę Destroy Command. Symulator, słuchajcie, niszczyciela. Ale wracając do kolejnej odsłony Silent Huntera, dzięki pomocy, słuchajcie, niemieckiego generała, który wspierał studio, gra okazała się strzałem w dziesiątkę i okazała się najbardziej realistycznym symulatorem. Oczywiście, tak jak w części pierwszej, gra została osadzona w II wojnie światowej, tym razem jednak mogliśmy poczuć, jak to jest pływać U-Boatami i zatapiać alianckie konwoje. Piąty to rok wielkich zmian, jeśli chodzi o serię Silent Hunter. Po pierwsze i najważniejsze, słuchajcie, producentem trzeciej części, jak i wydawcą została firma Ubisoft, co przełożyło się na efekt wizualny, który stał na bardzo wysokim poziomie, pokazując bardzo dokładnie, słuchajcie, morskie fale, odbicia czy też zmiany atmosferyczne. Bardzo wielkim krokiem do przodu była, słuchajcie, załoga naszego okrętu. Mogliśmy decydować, kto z załogi co będzie robił. Każdy miał swoje, słuchajcie, indywidualne cechy, które decydowały o jego profilu. W trzeciej odsłonie dostaliśmy nowy engine odpowiedzialny, słuchajcie, za odwzorowywanie oddziaływań fizycznych. Nowy model zniszczeń też był. I muszę się wam przyznać, że w tą część grałem chyba najdłużej. Ubisoft zaszczycił nas kolejną częścią Silent Huntera 4 Wolves the Pacific. Tym razem stajemy się łowcą amerykańskiej marynarki wojennej na Pacyfiku podczas II wojny światowej, gdzie naszym wrogiem jest oczywiście flota japońska. W czwartej odsłonie poprawiono dynamikę kampanii oraz współpracę z własną załogą okrętu podwodnego. Szczególnie na wielki plus zasługuje sama kampania, w której to spotykamy nie tylko swoje floty wojenne, japońskie, ale też z państw neutralnych. Dbałość o szczegóły stoi na bardzo wysokim poziomie i nic nie było piękniejszego niż, słuchajcie, otwarty ocean nocą przy blasku księżyca, a w kiosku okrętu tylko my, no i ten szum fal rozbijających się o naszą łódź. To coś, słuchajcie, było niepowtarzalnego i to lubiłem najbardziej. Nadmienić trzeba jeszcze, że w tej części mogliśmy bawić się w trybie multi, gdzie dostaliśmy dwa tryby rozgrywki. Albo współpracy, albo też przeciwko innym graczom. Ciekawostka jest to, że gracze mogli operować jednostkami nawodnymi, jak niszczycielami czy pancernikami. I niestety ja preferowałem samotne wyprawy nad oceaną z puszką piwa i papieroskiem. W 2010 roku Ubisoft wydał ostatnią część Silent Huntera i niestety przez większość graczy uważana za jedną z najgorszych. Tym razem przenosimy się nad Morze Śródziemne i Ocean Atlantycki, gdzie siadamy ponownie za sterami niemieckich U-Boatów 7. generacji. Producenci zaserwowali nam dynamiczną kampanię i możliwość wzięcia udziału w historycznych bitwach morskich. Nowością tej części było poruszanie się po okręcie, które wyglądało jak typowy, słuchajcie, jak typowa gra FPS oraz inne zmiany, które zamiast ułatwiać sterowanie okrętem bardziej je komplikowały, ale to już, słuchajcie, moje prywatne zdanie. Wielki nacisk położono na morale załogi, które bardzo szybko spadało, a jedyną możliwością na jego podnoszenie były częste i celne ataki na wrogie okręty. Dodatkową zmianą było również wrzucenie elementów RPG, który polegał na tym, że po każdej udanej misji mogliśmy rozdysponować uzyskanymi punktami na rozwój poszczególnych członków naszej załogi. Ubisoft zafundował graczom nieszczęsne, słuchajcie, DRM, co skutkowało tym, że aby grać trzeba było mieć połączenie z internetem i nawet nie myśl, by takie połączenie, słuchajcie, było zerwane, bo wtedy po prostu gra pauzowała i, słuchajcie, było koniec grania. Kolejnym zarzutem pod adresem Ubisoftu co do piątej części było to, iż gra po prostu nie została dopracowana i trzeba było czekać tygodniami, jak nie miesiącami, na łatki, które problemy rozwiązywały. Opinie graczy co do całej serii Silent Hunter były bardzo dobre, tym bardziej, że na rynku był to jedyny wybór, jeśli chodzi o symulację łodzi podwodnej. Przez wielu Silent Hunter jest nazywany diamentem do szlifowania i zgadzam się z tym w 100%. Gra wybitna i dająca wiele frajdy. Szkoda, że, słuchajcie, Ubisoft tą serię schował do szafy, gdzie bardzo głęboko i zajął się bardziej komercyjnymi gatunkami, które zdecydowanie przegrałyby z kolejną częścią Silent Huntera. Oczywiście kolejną częścią już taką dopracowaną.